do szpitala z wymiotami krwią i po prostu lekarz napisał, że mają mnie umieścić w zakładzie psychiatrycznym i bezpodstawnie tu jestem. Byłem wcześniej pobity przez policjanta, on tutaj stoi teraz koło mnie i po prostu no bez podważania mojej wiarygodności, po prostu jestem niszczony przez system. Dobra, bo gdzie pan się znajduje? W Brzegu, proszę pana. W Brzegu, tak? W Brzegu Polski, tak. Ja bym chciał, żeby pan napisał notatkę, że dzwoniłem, że takie coś zgłosiłem. Dzwoniłem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dzwoniłem do adwokata swojego, no i zaraz jeszcze tu będę... do kolegi jeszcze. Tak, bym prosił jeszcze raz imię i nazwisko. No, Kublik Daniel. Daniel Kublik, Brzeg, tak. Też na Odrą. 49300, proszę? To jest Brzeg na koło Wrocławia. Tak, tak. Dobrze, i w tej chwili został pan zatrzymany. To znaczy ze szpitala lekarz po prostu chcieli mnie w pasach przywieźć tutaj do tego psychiatry, nie? Mówiłem, że jadę sam. To wezwali lekarze, wezwali policję, konsultowałem się ze swoim adwokatem, że po prostu wezwaliście policję, żeby tu przyjechać. I policjanci są z panem w tym szpitalu teraz, tak? No tak, i lekarze też. No i nie wiem na jakiej podstawie, bo z tego co wiem, to umieścić człowieka można tylko na podstawie wyroku sądu, a nie jakiegoś zlecenia od lekarza. To prawda, tak zwana detencja psychiatryczna. Dokładnie, to oni chcą ze mnie zrobić głupka, bo 15 grudnia 2016 roku zostałem pobity przez policjanta, skatowany, strzelał do mnie paralizatorem i ta sama sytuacja teraz, ja po prostu... A to jest normalna ich metoda, to jest wiadomo detencja. No tak, no ale to nie jest nawet detencja, bo ja nie mam żadnego wyroku i nie mam wyroku. Nie, wyroku pana też mogą wsadzić, wie pan, to jest właśnie ich metoda. No tak, no to jest... To już lekarz, no właśnie, w tym okresie, to jest tym samym sposobem. Znaczy trudno wyjść od tyłu, zamiast od frontu. No tak, obejście, dokładnie. Najpierw człowieka, ja wiem. A potem mu piszą wszystko, co według życzenia trzeba zrobić, żeby zamknąć się, jak Krystiana Brolla trzymać latami, czy myszkę, czy inne. No to dokładnie. W tym samym sposobem byłem 15 grudnia. Tam zdjęcia kolega ze stowarzyszenia ma na Facebooku, także on może coś wyjaśnić. Ja to nagłaśnia i będziemy tę sprawę tutaj interweniować. Jeżeli będzie, to pan telefon do mnie ma, gdyby coś się działo. Powiem tak. Pan jedna rzecz, zgodnie z ustawą o zdrowiu psychicznym. I to mogę jeszcze podać nazwisko policjantów. To jest Tomasz Kania. Może pan wejść, u mnie na Facebooku jest strona Ludzie Poszkodowani przez Tomasza Kanię. To jest moja strona na Facebooku. Tam są wszystkie dokumenty dotyczące tego. Proszę pamiętać i używać właściwego określenia. Nie poszkodowani, a pokrzywdzeni. No tak, ja wiem. Pokrzywdzeni jesteśmy przez krzywdę wyrządza człowiekowi, a szkodę można wyrządzić na rolnictwa. Także... Ja wiem. Mówił mi pan, bo rozmawiałem z panem już na ten właśnie. Także proszę używać, jest pan pokrzywdzoną osobą w tej chwili, w jaki sposób stosują pełną szykanę wobec pana. Panie Danielu, bardzo bym prosił, żeby pan w żaden sposób nie akceptował jakichkolwiek badań, nie podczania się jakimkolwiek zabiegom, nie wyrażam zgody na pobyt. Proszę o zwolnienie mnie, to jest pańskie żądanie. No tak, ale jeżeli oni, bo to będzie tak jak wcześniej, jeżeli ja odmówię przyjęcia, nie wyrażę zgody na przebywanie w zakładzie tym psychiatrycznym, to oni wystąpią do sądu i zapchną mnie w pasy i będę tutaj siedział, tak jak było wcześniej. Ja już wiem, jak oni funkcjonują. No to już, znaczy powtarzają tę pańską sytuację. Tak, dokładnie, to już jest drugi raz. Drugi raz. No to sytuacja jest kuriozalna, ale proszę podtrzymywać tam, nie wyrażać zgody. Że nie wyrażam zgody, tak? Oczywiście, bezwzględnie. Ale wtedy nie będę mógł się wypisać na własne żądanie, jak nie wyrażę zgody. Ale pana nie mogą na siłę zamykać. No mogą, już zamknęli mnie tak ostatnio. No, ale... Oni nie mogą, ale to robią, no. Nie, to jest kuriozalna sytuacja. To sędzia na jakiej podstawie działa? No na żadnej podstawie, to jest po prostu produkowanie dokumentów. Tutaj jest wywiad, zbadanie, konsultuję, no ja podaję, żeby mnie przyjechać. To jest kuriozalna, rzeczywiście trzeba będzie zacząć coś robić, bo to jest w tej chwili jak z panem Kienkusiem, no tak. Z panem Brolem. Dokładnie, pan Kienkuś, pan Miernik, to jest to samo zrobione ze mną, po prostu. Tak, bo pan Piątek. 21 miesięcy więzienia z pomówienia przez tą policję. Pan ma możliwość produkowanie dowodów. Tak, jeżeli pan ma możliwość pisania, proszę wpisywać dane policjantów, którzy towarzyszą panu, którzy robili, wpisywać nazwisko lekarzy, prowadzić ewidencję i podtrzymuję jeszcze raz, nie wyrażać zgody na jakiekolwiek działania i nie wnikać się. My będziemy w tej chwili to przystępować do testu. Ja się tam z panem, z panem
panem Szczęsny, Paweł Szczęsny, też można napisać na Facebooku, bądź mogę wysłać panu telefon, pan Paweł Szczęsny, on pracuje w ochronie zdrowia psychicznego w Warszawie bodajże, nie chcę teraz skłamać. Czyli pana wziął na siebie. Tak, on zna całą sprawę od początku do końca, także może pan spokojnie tam do niego napisać, mogę panu numer wysłać. Będę interweniował, bo rzeczywiście... Dobrze, dziękuję bardzo. Do przyjęcia. Proszę nagłośnić na Facebooku, ja nawet jak telewizja przyjedzie, to ja mogę się wypowiedzieć. Każde jedne błędy, które prokuratura zrobiła, policja. I po prostu nie chcą podważyć moją wiarygodność. Zgadza się, ale to nie tylko w pana przypadku, to w przypadku każdego, który walczy. Ja wiem. I to jest metoda pierwsza, tak jak w prokuratorze. Ja osobiście też się poznałem i ścigam sędziów prokuratorów za takie właśnie matactwa, za działania. Zgodnie z prawem. To jest zwykłe matactwo, tak jak pan mówi. Bo popełniają w tej chwili przestępstwo. Tak, przyczynią. Produkując dokumentację medyczną, tu jest połowa co ten. No i lekarze, że Zbyszkiewicza psychiatry też ścigamy i mówię, nie no, to w co chwili się dzieje, Ziobro powinien też samo już... Tak. Teraz będę też do ministerstwa dzwonię, bo muszę numer wpisać. Dobrze, panie Danielu, ja to publicznie będziemy nagłaśniać. Dobrze, dziękuję bardzo. Pańskie życie, pańską wolność. Dobrze. Bo ktoś jest zatrzymany i pan. Ma pan Facebooka pewnie dostęp? Tak, w tej chwili właśnie działał. Jestem Daniel Michałek Kuklik, bo Michałek to mój syn na Facebooku. Dobrze, to ja to pamiętam, tak. Dobrze, to będziemy tam pana wspierać już. No jakby pan mógł tylko opisać tą sytuację, bo to jest paranoja. No to puszczę na naszej stronie oczywiście. Dobrze, dziękuję bardzo. Moje pana też tak. Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych. O właśnie, dobrze, bez problemu. Dla mnie ważne, że mogę tak. Takie pełnomocnictwo pan mi przekazuje, tak? Tak, mogę SMS-em wysłać, jeżeli proszę będzie potrzeba. Proszę bardzo, proszę. O to, że dobrze. Miał zgodę, że ja mogę działać w pana imieniu, w pana imieniu. Dobrze. Pan pomiędzy się tymi pełnomocnictwami produkują i też się bronią. Okay. Pamiętam tak. Sprawę tam tego Przyłębskiej i Łączewskiego w sądzie rejonowym. No tak, pamiętam. Dobrze, panie Danielu, proszę się nie dać. Jakby pan mi mógł jeszcze do pana Kękusia wysłać numer. Nie mam go. Aha, dobrze. Dobrze, ja zaraz napiszę do niego na Facebooku. Dobrze. O, mam go znajomych. To proszę, cieszę się, że panu dali telefon, że panu nie zabrali, bo... Nie mogą zabierać nas, chociaż ja życzę telefonu. Ale to oni mają różne metody, panie Danielu. Ja wiem. Pierwsza rzecz, która się pozwoli człowieka kontakcie ze światem, by w tym momencie go można było prowadzić. A jak pan się nazywa? Jeszcze, żebym... Halo? Tak. Czy mogę wiedzieć, jak pan się nazywa? Żebym wiedział... Lorenz Freiman. Jak? Lorenz Freiman. To pana też mam znajomość. Tak. Jesteśmy. O. Ojejku. Nie współczuję panu teraz. I teraz stoję tu z policją i debatują sobie. Ale proszę też tych policjantów uprzedzić, że oni zgodnie z ustawą o policji, ze swoją drogą przystupowania, powinni chronić i bronić pana i są świadkami przestępstwa. Aha. To pan niech podpowie. Aha. Panowie policjanci z imienia nazwiska, jesteście świadkami przestępstwa sądowego, prokuratorskiego i policyjnego. Bierzecie w tym udział. Będę was ścigał. Trzeba ich przestępstwa. Jeszcze raz, jak mam to powiedzieć? Że policjanci, zgodnie z artykułem 304 KPK, Kodeksu Postępowania Karnego, są świadkami przestępstwa wobec pana osoby. Że moment. Uczestniczą. Panowie policjanci, 304, tak? 304 artykułem 304 KPK, zgodnie z ustawą o policji, jesteście panowie świadkami przestępstwa dokonywanym przez policjantów i przez lekarzy. I będę ściągnął was do pociągnięcia odpowiedzialności karnej. Ja już jestem tak zestresowany i lekarz tak samo. Artykuł 131 kodeksu karnego. 131 artykuł 131 kodeksu karnego. Tak jest. Policjanci w tej chwili są świadkami zdarzenia. Tak. I powinni... Jeszcze tylko ten jeden pan nie powiedział mi, jak się nazywa. To proszę go obowiązkowo... Może pan mi podać swoje imię, nazwisko i numer? Piotr Lepki. Sierżant? Starszy sierżant Piotr Lepki. Piotr? Piotr jak? Lepki. Lepki? A jest pan drugi, to drugi pan policjant to jest pan Piwko. Imienia nie pamiętam. To proszę też podprosić. Tak, proszę stopień, imię, nazwisko i jeszcze dobrze, żeby imię. Stopień,
nazwisko i numer odznaki jeszcze. Tak jest, odznaki. Proszę te dane swoje wpisać do policjantów. Bo muszę podać, wystąpić z wnioskiem do sądu. I oczywiście, i pan też może składać taki wniosek, zatrzymanie bezpodstawne, zażalenie. Zatrzymanie bezpodstawne, wezwanie policji przez lekarzy. Tak. A już się medialnie odbije, bo ja już nie popuszczę. Tak, panie Danielu, pan może już w tej chwili taki wniosek złożyć. Nie, na razie to nie utrzymałem odznaki. Ja jestem, wie pan, jestem sam przeciwko wszystkim. Ja wiem, panie Danielu, to jest najgorsza sytuacja, kiedy oni działają w grupie przeciwko jednej osobie. Tak, po prostu jestem niszczony. Ten proceder trwa już od 15 roku życia mojego. No to ja mam 30 lat, 15 lat to zaczęły się sądy rodzinne, ja w tym nie trwam 15 lat. Dobrze, to tutaj będziemy przystępować do akcji, do działania. Także powiedziałem, proszę to wpisać, proszę uprzedzić policjantów o tym, ja informację przyjmuję, te dane trzeba będzie potem przekazać. Może pan SMS-em nie wysłać, to ja przeciwko policjantów też mogę wystąpić. Aha, no dobrze.